Cześć. Dzisiaj zaprezentuję Wam rejestrator trasy BX1500 plus 170. Plus 170 oznacza, że rejestrator ten został wyposażony w obiektyw o kącie widzenia 170 stopni. Oprócz tego, w porównaniu do modelu BX1000, który opisywałem w poprzednim filmie, ten rejestrator został wyposażony w wyjście wideo. Wyjście wideo, które umożliwia nam podłączenie dowolnego właściwie monitora. Na przykład, jeżeli chcemy na miejscu otworzyć zebrany materiał. Także jest to dosyć praktyczne rozwiązanie. Ten rejestrator jest to, jak widać, konstrukcja kompaktowa, to znaczy wszystko jest w jednej obudowie, niedużej, zwartej. Dosyć łatwo taki rejestrator zainstalować w samochodzie, nie rzuca się on w oczy. Nagrania są nagrywane na karcie SD. Oprócz tego na karcie SD znajduje się oprogramowanie do odtwarzania materiału. To bardzo wygodne, bo jakby nie musimy żadnej płyty mieć instalacyjnej. Wszystko jest na karcie, łącznie z ustawieniami parametrów nagrywania. To zobaczmy, jak to wygląda. Program mam już zainstalowany. Nazywa się PC Viewer BX1500. Uruchommy. Może od razu otworzymy pliki, które są na karcie SD. Wskażemy w takim razie nośnik. No i od razu widać wczytane nagrania. Możemy zaznaczyć wszystko i załadować. Pokrótce omówię menu. No tutaj, tak jak widzieliście, mamy dostęp do plików. Tutaj możemy zapisać zdjęcie, obraz z zebranego materiału. Ta opcja pozwoli nam zapisać plik AVI, który możemy później odtworzyć na dowolnym praktycznie komputerze już bez tego oprogramowania PC Viewer. Możemy też drukować, utworzyć kopię zapasową. Tutaj mamy dostęp do ustawień rejestratora. Tak jak mówiłem wcześniej, wszystkie ustawienia są zapisywane na karcie. Potem kartę wkładamy do rejestratora i on jakby pobiera je z nośnika i według tych naszych ustawień robi nagrania. Całkiem sporo jest tych możliwości. Możemy sobie ustawić typ zapisu, czy jest to ciągły zapis, czy tylko zdarzenia są zapisywane. Możemy ustawić rozdzielczość. Widać, ta maksymalna jest całkiem spora, 1280x960, ilość klatek na sekundę, jakość obrazu od wysokiej do najwyższej, tryb zapisu. Możemy ustawić, żeby rejestrator nadpisywał najstarsze nagrania w przypadku, kiedy pamięć na karcie już zostanie cała jakby zapisana, zużyta. Możemy nawet ustawić hasło do tych jakby zebranych materiałów. Zdecydować, czy chcemy zapisywać dźwięk właśnie z mikrofonu. Ustawić czułość czujnika przeciążenia. To w przypadku, kiedy właśnie ustawiamy sobie zdarzenia, żeby rejestrator zapisywał same zdarzenia, to właśnie ta czułość będzie decydowała, kiedy rejestrator przy jakim przeciążeniu zaczyna zapisywać obraz. No i czy wyjście wideo jest aktywne, czy nie jest aktywne, czy jest w NTSC, czy w PAL. Te dane można tutaj sobie poustawić. Ok. Tu jeszcze mamy ustawienia samego programu PC Viewer. Możemy sobie zaznaczyć, wybrać, jaki chcemy mieć tryb wyświetlania, format zegara, jakie dane mają być wyświetlane na programie. Jak wspomniałem, tu jest lista plików, które utworzył rejestrator. Poniżej mamy mapy Google'a. Pewnie je znacie, nie wiem, czy jest sens je objaśniać, no ale pokrótce, chociażby wygląd typowej mapy możemy przełączyć na satelitę. Wiadomo, możemy sobie to zbliżyć, możemy sobie oddalić. Typowa funkcjonalność map Google.
Tutaj mamy ikony do jakby zarządzania materiałem, czyli odtwarzanie, przewijanie poklatkowe, jak ma być widoczny materiał, mogą być to kolejne klatki bądź jedna. Możemy też odwrócić sobie ekran nogami do góry, mówiąc kolokwialnie. Tu możemy decydować o tym, jak głośno ma być odtwarzany, jaka ma być jasność wyświetlanego materiału. Tu na dole będą wyświetlać się wartości przeciążeń szczujnika z akcelerometru. Otwórzmy w takim razie jakieś nagranie. Możemy wskazać plik, który chcemy odtworzyć. No i wystarczy włączyć play. No, widać, że jakość obrazu, którą nam rejestrator tutaj oferuje, jest naprawdę bardzo przyzwoita. Zwróćcie uwagę, jak szeroki kąt ma ta kamera. Wspomniałem 170 stopni. Tu widać lewy dolny róg szyby z uchwytem na telefon. A tutaj, mimo że rejestrator jest zainstalowany w znacznej odległości od lusterka, to widać mocowanie lusterka wstecznego. Także bardzo dobrze widać od lewa do prawa, co się dzieje przed kamerą. No niestety ma to niekorzystny wpływ na szczegółowość, w związku z tym tutaj ciężko będzie dostrzec na przykład numery rejestracyjne. Niemniej no przy już niedużych odległościach jak najbardziej można ten numer odczytać. Celowo nie będę zatrzymywał i prezentował, jakby udowadniał, że te numery są widoczne, no bo jakby obowiązuje nas tutaj ochrona danych osobowych, więc staram się tak ten materiał pokazać, żeby tutaj nie narazić się nikomu na to, że kogoś tutaj jakby zobaczymy jakieś dane czyjeś. Wyciszyłem w tej chwili dźwięk, ponieważ tak jak mówię, jest możliwość, że rejestrator nagrywa również dźwięk. Pokażę to później. Przejdźmy może do nagrania jakiegoś nocnego. Bardzo proszę, to jest już jazda w zupełnej praktycznie ciemności. Również rejestrator radzi sobie całkiem nieźle. No tutaj gdybym właściwie zbliżył, to już można byłoby odczytać numery rejestracyjne tego pojazdu. No ale nie będę tego robił z wiadomych przyczyn. I widać po prostu tutaj na mapie, jak samochód się porusza, czyli widać, że skręca z obrońców do bruku w prawo w tym przypadku, prawda? Także taki rejestrator może pełnić też funkcję prostego monitoringu offline'owego, czyli możemy sobie na podstawie tych nagrań zobaczyć, gdzie kierowca jeździł, z jaką prędkością. Widać tutaj, że w tym momencie na przykład było to 38 km na godzinę. Widać dokładnie godzinę. No także widać, wiadomo, miejsce, w którym się poruszał. Także możemy rozliczyć, powiedzmy, kierowcę z przejechanych kilometrów, czy był kontrahenta, u którego miał być, ile był tam czasu, bo tutaj będzie to wszystko, prawda, zapisane, godzina przyjazdu, godzina odjazdu, jak najbardziej można to sobie odtworzyć. Możemy przejść do jakichś kolejnych nagrań za dnia. No, śnieżna zima. Możemy, tak jak już wspomniałem, ale nie pokazywałem, możemy przybliżać sobie jakieś miejsca nas interesujące na ekranie.
Oczywiście możemy powrócić do normalnego widoku. Tutaj może numerów rejestracyjnych nie mogę Wam pokazać, ale no tutaj może nie jest to tak do końca czytelne, ale niemal można się wczytać, że jest tu napisane droga wewnętrzna. No, to by było na tyle. Zapraszam na stronę internetową. Można o tych rejestratorach poczytać więcej. Co potrafią, do czego mogą się przydać, ewentualnie obejrzeć inne modele rejestratorów, ponieważ tak jak wspomniałem, jest ich całkiem sporo w naszej ofercie. Dziękuję i do usłyszenia.